Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do Retro Gier. Dzisiaj mamy strzelankę Baradiuk Alien Sector. Jest to gra firmy tej samej, która wydała Paklanda, czyli Namco. Gra pochodzi z 1985 roku. To jest właśnie demko, które widzimy. No, taka typowa strzelaneczka z automatów arcade. Efekty dźwiękowe, no, jak na tamte czasy, ok. No, dzisiaj byśmy powiedzieli, że trochę słabe. Grafika, jak widać, też nie powala na kolana, ale mówię, 85 rok, firma Namco, czyli ta sama firma, która wypuściła Paklanda. Dobrze, wrzućmy w takim razie żetonika. Może trzy żetoniki nawet, trzy kredyty mamy. I rozpocznijmy rozgrywkę. A więc zaczynamy. Czyli musimy po prostu strzelać w te, nie wiem co to są, ośmiornice chyba. One się zmieniają kolor, widzę, tak. O! Aha, to już jest koniec tego. Czyli mamy otwartą bramę jakąś tam. To zbieramy. Ojejku, rozwaliłem się. Jest chyba 5 żyć z tego, co widzę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Aha, czyli brama otwarta, dobra. Przelatujemy dalej. 200 punktów żeśmy zdobyli. Nie wiem, o co tu chodzi. To jest jakieś... O, mamy drugą... Drugie, jak gdyby, nie wiem, piętro. Dobra. Fajnie. No i teraz musimy tutaj do przodu się przesuwać. Ojejku, strzelają. Strzelają, strzelają. Ostro będzie. O, no i po mnie. Po prostu musimy to porozwalać w taki czy inny sposób. O, tu jeszcze z lewej strony coś nadlatuje. Dobra. No i wlatujemy do tego kanału, bramy, czy tam jak to. O, coś wylosowaliśmy? Tak. No dobra, to lecimy dalej. O! Nie wiem, czy tu jest kontynuacja. Chyba jest z tego, co się zorientowałem, ale pewnie nie jestem. Ojejku, zaraz będzie po mnie. O! Ojej, słabo, słabo. Muszę się bardziej postarać. No fajna, bardzo pozytywna taka gierka. Przynajmniej w moim odczuciu. Powiedzcie, jak wy tą grę odbieracie. No dzisiaj już takich niestety nie uświadczymy. Tylko, że tak powiem, emulatory. A to jest, mówię, produkcja z 85 roku. O, ładnie. Oj! Oj, oj, chciałem zebrać to. Koniec gry. Czy jest kontynuacja? Czekajcie. No chyba jest. Okej. Zaraz. Nie ma kontynuacji? Albo ja coś źle wybrałem. No zaraz zobaczymy. Na kolejnej rozgrywce, bo może coś tu źle wybrałem. Na pierwsze te trzy żetony, mówię, to jest po to, żeby się... tutaj było za dużo tych stworów. Żeby się wczuć w daną... produkcję, bo jednak wbrew pozorom wydaje się no niby gra stara, ale no nie należy do najprostszych, jak pewnie widzicie, typowa zręcznościówka, więc tutaj liczą się umiejętności kciuka, bo to no ja padem operuję, natomiast
Oryginalnie to było na takim joysticku. No, tutaj raczej niewiele chyba. No tak, tak myślałem. Dobrze. Jesteśmy na drugim piętrze. Oj, 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 oj. Ile tego? No nie, tu za dużo było tego. Tych stworów. To trochę nieuczciwe. Nie miałem żadnych szans. O, patrzcie, jak one lecą za mną. Widzicie? Oj, 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 oj. Oj! No słabo, słabo. Muszę się tutaj wyćwiczyć. Oj. Oj. Dobra. Otwarty mamy gate. A, udało się, dobrze. No nie, pusto. Dobra. Dobra. Oj, oj, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Uciekaj, bo mnie zaraz zeżrą. No, zaraz będzie po mnie, jak będę tak dalej grał. No chodź tu, chodź, 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 dobra. Tu jest jeszcze tyle fajnie, że nie jest autofire. Nie trzeba naparzać w ten przycisk, bo to już chyba kciuk by mi całkiem odpadł. Oj, słabo. No, próbujemy dalej. Oj! No niestety, czekajcie. Teraz spróbuję zobaczyć, o co tu chodzi, żeby kontynuować. Push to start, tak? Continue. Continue. No tak, continue. Aha! Wiem, trzeba było po prostu najechać tym robocikiem na... Okej. Można kontynuować było sobie... Tylko, że jaka to kontynuacja? Od pierwszej, że tak powiem... strefy pierwszego piętra lub... nie wiem, jak to nazwać. Niby tu piętro, ale... dobra, zestrzelony. Lecimy dalej, zobaczymy, dokąd mi się uda dojść. Słuchajcie, bo to nie jest tak... o, już. Udało mi się, tak. A! Dobra, uciekamy, uciekamy... nie! No nie, musiałem jeszcze raz to chyba zebrać, wiecie? Już chciałem od razu wlecieć w to... w tego gate'a, a tu się okazało, że... Ojejku. Te stwory strasznie atakują. No nic, mówi się, trudno. Lecimy dalej. Mamy kontynuację? A, kredytów już nie mamy, dobra, czekajcie. To w takim razie wrzućmy sobie 5 kredytów. No niech będzie 8. Niech będzie 8. Kontynuujemy oczywiście. Aha, czyli nawet jak mi się kredyty skończyły, to mogę kontynuować. No to fajnie pomyślane. Właśnie niektóre gry... o, widzieliście? To było nawiązanie chyba do Paklandu. Pacmani, Pakland. Przez moment taki stwór był właśnie z tamtej gry. Bardzo fajne odwołanie. Dobra. Lecimy. O, widzicie, jak to leci za mną? Te stwory. Oj, niedobrze, niedobrze. Niedobrze. No, niedobrze. No, nie wiem, czy ja to trzecie piętro przejdę. Muszę to zestrzelić jak najszybciej. Dobra. Dobra, o, dobra. Mm.
Dobra, zastrzeliłem. Ale jeszcze zamknięte jest. Jeszcze brama nieczynna. Co jest? Już myślałem, że powinna być otwarta do tej... do tego momentu. O, tu proszę. Oj, 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 oj. Uciekaj. No nie. Tu się nie wyrobiłem już. No, zobaczmy. Dobra, teraz jest otwarta. O. No fajnie. Czyli jesteśmy na czwartym etapie. Czwartym piętrze. Dobra. Oj! Chciałem podlecieć do góry i się odwrócić. No niestety, ale mamy możliwość kontynuowania. I to jest plus. Dobra, kontynuujemy. Fajna produkcja. Ciekawa jestem, czy miała duże wzięcie, jeśli chodzi o tamte czasy. Czy dużo ludzi w to grało? Myślę, że tak, bo jest ta gra co najmniej wciągająca. Dobra. Dobra. Oj! Muszę to zebrać jeszcze. Dobra, teraz. Oj! No niestety. Nie udało się. Każdy kolejny etap widzę jest trudniejszy od poprzedniego, no ale to normalne akurat. Dobra. Ładnie. Słabo. Dobra. Kontynuujemy. Oczywiście. Ojejku, znowu ten sam błąd. Nie udało mi się odwrócić. Chciałem podlecieć po prostu maksymalnie wysoko i odwrócić się, żeby... O właśnie, o to chciałem zrobić. Nie wyszło. Dobrze. Tu ładnie. Oj. No nie. Tu się już nie udało. Oj, 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 oj. Dobra. Oj. No. Ciężko tutaj przejść. Może jakaś strategia na to jest? Nie wiem. No to continue. Jak continue, to continue. Dobra. Oj, oj, oj. Niestety. Oj, oj, oj. Szybko zacząłem, szybko skończyłem, tak? Dobrze. Może to jest jakaś metoda, żeby po prostu... Oj, nie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Mm.
Oj, gonią mnie, no uciekaj. No i sami widzicie. Przejście tego etapu chyba nie będzie należało do najprostszych. Co, on się zaciął? Dobra. Oj, 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 oj. Ale już kawałeczek dalej się udało tym razem. No to kontynuujemy. Oj. Dobra. Dobra. I teraz w górę, w górę, w górę, w górę. I tu musimy... Dobra. Poszło. Oj, za szybko się w to wpakowałem. Trzeba było jeszcze moment odczekać, żeby tam parę strzałów poszło. Chwilę bym odczekał, to byłaby szansa, że zniszczę to wtedy. O! Właśnie o to chodziło. O to chodziło. Oj, 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 oj. No zastrzelić się udało, ale mnie zastrzelili. Dobra. Oj. Słabo. Dobra, lecimy dalej. Oj. No nie. Dobrze. Oj, 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 oj. Tam jeszcze niżej było coś, patrzcie. No. Oj. Stracona szansa. Tym razem. No nie, no tutaj jest po prostu strasznie dużo tych stworów. Oj. Na hardkorze też ciężko. Kontynuujemy. Oj. O. Oj, oj, oj. No dobra. Jednego shielda straciłem. Oj, 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 oj. Odrobinę za wcześnie. O, coś tutaj z dźwiękiem dziwnego się przez chwilę działo. Pewnie żeście słyszeli. No ale to tak jak mówiłem kiedyś, jest to emulacja tylko konsoli. Zrobiona na Raspberry Pi. Więc no, nie działa to idealnie. Ale grać można spokojnie. O.
Oj, 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 tu już był koniec chyba. No niestety. Kontynuacja. No, załatwili mnie szybko tym razem. Oj. No słabo, słabo. Czekajcie, jak muszę po prostu cały czas do przodu, tylko tyle, że po prostu wymijając te stwory, zobaczymy co jest... Oj, nie udało się. Ale nie no, ta brama mi się wtedy nie otworzy, także to też chyba nic nie da. No właśnie, brama się nie otworzyła i nie przelecę dalej. Muszę najpierw z nimi powalczyć. Koniec. No dobrze, to w tym odcinku byłoby tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się i zapraszam do kolejnej rozgrywki z serii gry retro, retro gry. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!